Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Rodzinki Zastępczej. Mamy poranek w sobotę. Natasza już piecze sernik, bo stwierdziłam, że robimy imprezkę od razu. Nie będziemy za długo czekać. Ten to zawsze ma jakieś zachciewajki. Dobra, niech się kąpie, jak ma ochotę. Ogólnie wszyscy są zadowoleni, więc myślę, że tutaj nie ma... O, możesz podać jedzenie? No podaj. Skoro możesz. Mamy tu jakiś odtwarzacz muzyki? Czy nie wstawiałam nam do salonu? Uuu, jak to? Dziwne. Dziwne, myślałam, że mamy, ale widzę, że jednak nie. Więc wstawimy sobie coś, bo dzisiaj robimy, jak wspominałam ostatnio, przyjątko. Takie... Co to jest? Takie przyjęcie combo, w sumie. Bo zapraszamy nasze dzieciaki ze studiów oraz... Co my jeszcze? Robimy urodziny, tak, robimy urodziny Natanowi. Ma Natan? Natan. Natanowi i jeszcze dodatkowo Jeremi i Iga, czyli znienawidzone nawzajem rodzeństwo. Tak, czekajcie, korzystając z okazji, póki jeszcze mamy czas, niech oni idą grać razem w szachy, tak jak mi pisała Karla. To może jeszcze coś uratujemy. Tak, Nataszka piecze sernik, to przypilnujmy, żeby ona tego serniczka nam nie spaliła. Halo, Natasza? Natasza, halo, halo? Aha. No to ja już czuję, że coś tutaj będzie nie tak. Ty sobie, kochana, jesz sałatkę? Skąd się... Nie wnikam. Tu się już robi jakiś chaos. Wolfgang, możesz włączyć w sumie tę muzykę. Idziesz grać w szachy? Idziesz. Ty, aha, bo wy się stąd już częstujecie, no dobra. Że niby tacy głodni. Co z naszym dzieckiem? Aha, ono się bawi klocuszkami. Przeszkadza ci ta muzyka? Weź idź się ubierz. Przebierz się w ubranie codzienne. I urządź przyjęcie domowe. Zrobimy domowe przyjęcie, na którym zrobimy urodziny. O, jest piękny serniczek. Pycha. Wy się obżeracie, nie? Bo musicie. Rozumiem. Jak się wystawi żarcie na stół, to trzeba żreć. Dobrze, Horacy, Franek, Gabriel, Daniel, Eryk, Cyprian, Berenika, Adrian i tyle. To są akurat idealnie nasze wszystkie 8 dzieci. 2, 4, 5, 6, 7, 8, tak. Akurat się tak złożyło, że akurat 8 dzieci już wyjechało, więc przypuszczam, że już następnym razem no nie uda nam się zrobić przyjęcia, bo więcej niż 8 synów zaprosić się nie da. I mam nadzieję, że przyjdą wszyscy. Włączam dobrą muzykę i są przekąski. Tylko tak, jeszcze jedna sprawa. Pauza na chwilę, bo ja ich tutaj nie pogarniam. Chcesz sobie tańczyć? Zaraz sobie potańczysz. Chcesz, żebyś zmieniła muzykę? Może Big Bang, czy improwizacja. O! Jakiś słaba ta muzyka, powiem szczerze. Ale dobra, niech będzie muzyka ze świata. Możesz sobie skorzystać. Dobra, to trzeba opróżnić, to opróżni. Ty. Ja bym chciała, żebyście się wszyscy poubierali przede wszystkim. Macie tu jakąś komodę? Nie macie. Bo jak to tak w piżamach chodzicie? W ogóle... Czy mamy jedną komodę w domu? Naprawdę? Na cały dom? Świetnie. Czy mamy własną relację? Ja to naprawdę cienko widzę. A? Coś tam rośnie, ale dlatego, że ja wam podbijałam ostatnio. No ale dobra, zobaczymy. Okej, okay. I tak. Myślę, że może zacznijmy sobie od urodzin. Tylko, gdzie są nasi goście? Idą. Schodzą się, patrzcie. Czekajcie. Spauzujmy ich i zobaczmy, jak oni wyglądają wszyscy. To jest Gabriel. A Gabriela chyba... Czy on się w ogóle zmienił? Tutaj mamy... kogo? Nie wiem. Kto to jest? To jest Cyprian. Spuścił łeb, ale... Ten nos piękny. Tutaj jest... Horacy, ale Horace go kojarzymy, bo niedawno nas... To jest Adrian, to nasz najstarszy syn. Zobaczcie, nawet wygląda na takiego najstarszego, nie? Mi się wydaje, że oni się nie pozmieniali. Jak tak na nich patrzę teraz. Patrzcie na Berenikę, jaka fryzura w ogóle, nie? Daniel? Daniel, co ty zrobiłeś ze swoim życiem?
Jak ty wyglądasz? Halo? Czy wy to widzicie? W ogóle nie żeby coś, ale on. I on mają takie same fryzury. Także super. Dobra, wiesz co? Zaproś do stołu goście. Daj im jeść. Mam nadzieję, że gra mi się nie wykrzaczy przez to, że tak dużo mamy gości. Kto jest niewygodny? Ty. No, on się już częstuje, fajnie. A on sobie gra, no to co? Nie chcę to nie, weź sobie kurczaka. Indyka znaczy się. Ale wy naprawdę nie musicie się obrzydzać tylko dlatego, że jest jedzenie na stole. Powaga. A tutaj się bawią, Wolfgang, super. Czy nasze dziecko? Najmłodsze. Jest uszczęśliwione. By mogło iść na drzemkę w sumie. Na chwilę. Tak, ty się dobrze bawisz. Cieszy mnie to niezmiernie. Czy ty chociaż się ubrałaś? Nie, bo po co? Ja nie wytrzymam z tymi bachorami. Już po prostu one są jakieś... Niewychowane, Natasza. Jak ty wychowałaś te dzieci? Czemu to leży na stole? Na podłodze? Halo, co tu się dzieje? Co tu się wyrabia, się pytam. Albo czekajcie, ja wyjmę tort. Miejmy to już za sobą. A nim tutaj się zrobi totalny chaos i harminder. Nie kładź go jednak do spania. Jednak go przynieść po prostu. Miejmy to za sobą. O, Berenika sobie tańczy. Tutaj fajnie. Gratuluj, no możesz mi pogratulować. Nic sobie nie myślę. Gwarantuję ci, że ja sobie nic nie myślę. Może być, dobra, mamy imprezę, może być, fajnie. Kamila się ubrała, no. Zmieniła mi fryzurę, dała mi taką dosyć dziwną. Ona jednak nie ma wygodnej twarzy. Także no. A Natasza postanowiła gratulować wszystkim swoim dzieciom, nie wiem czego. Chyba tego, że są niewychowane i niegrzeczne. Tak. Chyba odchodzi. Patrzcie, wszyscy przyszli jak fajnie. Zaraz zrobimy im zdjęcie. Szkoda, że nie mogę im kazać wszystkim usiąść. Wy też chodźcie. Zapraszam do domka, zamierę trzechy. Oj. Czekajcie, bo mi zaraz wszyscy pouciekają. A ja chciałabym im zrobić zdjęcie, jak już ich jest aż tylu. To jakoś ich uchwycić fajnie, ale nie mam za bardzo jak. Kurczę, szkoda, że jakoś się nie da inaczej. No dobra, musi być tak, o. Trudno. Może będzie jeszcze okazja? Nie wiem, co mam do tego. Czekajcie, teraz spróbujemy jakąś łodzie cyknąć. Tylko Wolfgang mi się tutaj w trening, dobra. Udawajmy, że go tu wcale nie ma. O. Jeszcze te drzewa, nie? Wszystko mi tu przeszkadza. Po prostu wszystko. I tak tutaj nie są wszyscy, jak widzę. Kogoś mi zabrakuje. Dobra, bo my tak się zbudamy na nich, jak nie robimy. Wiele się nie zmieniło. Widzę, że kobieta ma tą samą, tylko po prostu jest zadowolona z życia. Nie, ma trochę inną fryzurę jednak. Taka wygolona z boku. Ładnie. Dobrze. A tam ma urodzinki. Mam nadzieję, że to jest przyjazne. Niekoniecznie. Nie wykrzyknę, to jest nie. Moje dzieci się nienawidzą, wszystkie dzieci. Nie mam pytań. A też pożyczam. Tańcz, romans. Dlaczego ja nie mogę w ogóle dać kary tym dzieciom?
się pytam. Proszę bardzo, gdzie są jeszcze inne moje dzieci? To nie jest moje dziecko, ale okej. Bo Ben nie jest synem, no też jeszcze tego by brakowało. Proszę bardzo. Tutaj lekcje niepodrobione, będzie trzeba się tym zająć. Tańczyć! Czemu nie tańczysz? A idź. Nie chcą tańczyć z Nataszą. Harmider, wszyscy się nie lubią w ogóle, super! Ktoś tam ma napad histerii, bo już słyszę z góry. O rany. Co tu się dzieje? Co tu się daje? Czy się sernik popsuł? No i pan pogłaska sprząta, super. Kamila, zamknę cię w piwnicy. Ja tu zapraszam dzieci, a ona nie lubi. Zobaczcie, się stali wrogami. Nie wierzę, normalnie. Ja nie wierzę po prostu. Nie są do nich wszystkich. Ty chodzisz na dekoracje z dziećmi? No z Adrianem już nie, z Bereniką. Z tymi, co się wcześniej wyprowadzili. Dlaczego ty płaczesz, dziecko? No oczywiście, dlaczego? Dlaczego nienawidzisz brata? Nie mam do nich słów. Wszyscy się tutaj wyglądają. Ja, szkoda, że nie mogę takiego jakiegoś grupowego zajęcia zrobić. Ale tutaj widzę fajnie rozmowa w grze. Zrobimy im pocie. Jak sobie rozmawiają. O, i Bolpęk znowu żre. Tak. Już nie powiem, jaki ma brzuch ogromny. Super po prostu. Przyjęcie rodzinne. Cały czas może być. Nie, proszę nie postarała się. Oni wszyscy będą po prostu pożarli. Zobaczcie, ona nie jest błąda. Dobra, Natasza, dobra, ja nie będę dbała o twoją figurę. Sama tego chcesz. Ona znowu swoje. Czemu te dzieci się nienawidzą? Przeproś. 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 To jest twoja kara. O rany. Co? Nienawidzę was. Może Wolfgang porozmawiasz z Adrianem? O, zróbmy bitwę na balony z wodą. Mamy dużo miejsca tutaj w ogóle, tak bardzo bardzo. Ale może dalej złam radę. Ojej, on cię nie lubi. Ojej. Super, bo świetnie, wszyscy tutaj się nienawidzą. Ale na bitwę pójdzie. Chociaż tyle. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Ja chcę go zaprosić do bitwy. Więcej? To jest zaproś. Nie było zaproś.
Zaraz zobaczymy. Więcej zaproś. Więcej zaproś. Zobaczymy, czy się uda całą rodziną to zrobić. Wątpię. Ale warto spróbować. Gdzie się zmyła Natasza i cała i reszta bandy? Gdzie oni są? Halo? Aha, ona jest pod prysznicem. Natasza, wyłaź! Och, nie obchodzi mnie to, że jesteś pod prysznicem. A czemu ty śpisz? Jeszcze nie w swoim łóżku. Dobra, ona, nie mam jak jej chwycić teraz. On jest tutaj. Już go zaprosiłam, bo nie wiem. Ona jest tu, już ją zapraszałam. On śpi. Nie, on jest tu. O, tutaj są! Więcej zaproś. Super. Zobaczymy, czy to się nam uda. Tak jak chciałam. Potem Nataszę też tutaj ściągniemy. Super. Na razie się bawią w czwórkę. Dołączy ktoś do nich? Czy nie można więcej osób? Czy idą? Idziecie grać? Chyba nie mogą więcej, serio? Nie mogą? Jak to? Tutaj też już... Super, oni sobie idą! Świetnie! Co za dno! Nie obchodzi mnie to! Idźcie się bawić! Oni nic nie chcą robić, co ja im daję. Nic! Oni tylko żrą! Będą wszyscy grubi i brzydcy! Ale ja coś czuję, że chyba nie można więcej niż... cztery osoby w to grać. Tak tutaj widzę. No, bo im się to kasuje. Trudno. Trudno. Co jeszcze można zrobić? Wspólnego tutaj... O, już może wrócimy rodziny. Dobra, wiecie co, jest już wieczór. Ja bym wyprowadziła Jeremiego, żeby... No... go pożegnali fajnie. Więc, uczelnia. Ty masz jakieś umiejętności? Logikę to... W sumie. Czekajcie, uczelnia. Wystąp o stypendium. I uczelnia. Idź na studia. Zobaczymy, czy to nam zadziała, tak? I oczywiście ona musi tutaj wtrynić. Natasza, won od kompa. Jeszcze go zepsuj, żeby... No, ja mu się już skasowało, oczywiście. Nie ma grania, tylko wystąpię o stypendium i... idź na sobie, tam już wszyscy płaczą. O rany. Co się dzieje z tym rodzicem, co ja nie wiem. Jest tam jakaś... Są tutaj ten... Simon dla sierot. Super. To idź na studia. Jeremiego wyślemy i wyślemy także... jak ona miała? Igę. Tak, Iga. Papa. Odprowadzimy cię. Pewnie zaraz wszyscy się zlecą cię pożegnać. O, lecą. Przylecieli i będziemy mogli dzwonić po kolejne dziecko. W sumie to dwoje, ale dzisiaj jedno i na tym odcinku drugie, bo nie można niestety wyznaleźć. A szkoda. Wielka szkoda. Chcemy odprowadzić Jeremiego. I takim akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Tam, gdzie się dalej bawią, ale i tak impreza jest dosyć... Tylko może być. Myślałam, że będzie rewelacyjna, ale niestety. Tylko imprezy u biedaków są rewelacyjne. O, tutaj mamy ten, to my potrzebujemy ogrodnika w sumie. Dobra, on sobie pojechał. Wolfgang, stój! Zadzwoń po usługi, bo potrzebujemy ogrodnika. Iga. Koniec zabawy.
Uczelnia, wyznał o stypendium i uczelnia, idź na studia. Ty tak, że w ogóle jest wam już zimno, więc moglibyście skończyć tą grę. O, tutaj Nataszka się bawi z Natankiem. Fajnie, przynajmniej ona ma dobre relacje z tymi dziećmi. W przeciwieństwie do tych dzieci nawzajem. Idź na studia, super. Świetnie. Bo tam potem wprowadzę. Idziesz, Ida? Może ci coś... Co tu się dzieje? Ja się pytam, co tu się wyprawia? Czy wy to widzicie? Berenika się kąpie, a oni tutaj... What the fuck? Nie, po prostu nie wierzę. Ja to nie wierzę. Tu trzeba uwiecznić. Tą chwilę, impreza w łazience. Tak. Tutaj głowa w ścianie. Czyli wszystko jest w normie, w rodzince zastępczej, tak? Proszę bardzo. Wszyscy płaczą. Niech to się kończy. Ostatni raz robi imprezę rodzinną. Ostatni. Oni i tak wszyscy się nienawidzą. Po prostu nie mogę w to uwierzyć. Super. Aha, bo ty masz dobre ocenki, super. Nie idziesz siku, idziesz na studia. Nie idziesz siku, idziesz na studia. Wolkon zadzwoni po nowe dziecko. Zadzwoń po usługi. Tu jeszcze dostaniemy kolejnego dnia, tak? Czy oni się rzucają śnieżkami? Nie, to była piłka, dobra. Sorry. Tak, chcemy adoptować dziecko. Dziękujemy. Jutro dostaniemy dziecko. Fajnie! Ciekawe, co to będzie. Dawno nie mieliśmy dzieci nowej. Dobra, biegniemy pożegnać Igę. Rachu ciachu. Pa pa. Córcie, baw się dobrze. O, imprezka nam się kończy za 15 sekund. Super. Odcinek trwa jak zwykle w nieskończoność. A teraz kto posprząta ten bajzer? O, ty możesz wziąć pocztę przy okazji. Gratulacje, to było wspaniałe przyjęcie. Świetnie. Masz... urządzić przyjęcie urodzinowe. Nie. Nie ma żadnych przyjęć. Koniec. Koniec. Świetna impreza. Jest. Jest, ma spotkanie rodzinne. Fajne. Balbinie się nie udało tego zrobić. O, chociaż jej... jakiś kupon? Super, jesteśmy... tacy biedni, że dostaliśmy jakiś kupon. Dobra, wszyscy się zmyli. Ja tutaj muszę teraz opanować chaos w domu. Ale będę kończyć ten odcinek w tym momencie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie znać w komentarzach i zostawcie jakieś łapki. Zapraszam was też na moją grupę na Facebooku. Także tak, dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!